Bet jest częścią rośliny, którą możesz łatwo zobaczyć. Jego rusztowaniem jest łodyga, która łączy system korzeniowy rośliny z liśćmi, kwiatami i owocami. Pęd. Zwykle nadziemna część rośliny zbudowana z łodyg i liści, a u niektórych roślin również z kwiatów i owoców. Część roślin wykształca także pędy podziemne, na przykład cebulę. Tutaj widzą Państwo żonglera, który ma pęd nadziemny i pęd podziemny. W pędzie nadziemnym mamy kwiat, łodygę oraz liście, a w pędzie podziemnym mamy cebulę. Papryka składa się tylko z pędu nadziemnego, w którym się znajduje kwiat, liść, łodyga oraz owoc. Łodygi roślin różnią się wyglądem, a u roślin zielnych są one cienkie, zielone i soczyste. Jak tutaj mogą Państwo zobaczyć, tutaj jest przedstawiona pokrzywa. Pąk wierzchołkowy znajduje się o tutaj. Odpowiada on za wzrost roślin na długość. Jego główną częścią jest stożek wzrostu łodygi. Międzywęźla. Międzywęźla to odcinki bezlistne, odcinki łodygi, które znajdują się pomiędzy węzłami. Węzły. To zgrubiałe miejsca łodygi, z których wyrastają liście. A za to u drzew są one grube i okryte korą. Funkcje łodygi. Utrzymywanie liści, kwiatów i owoców. Przewodzenie wody i soli mineralnych z korzeni rośliny. Przewodzenie substancji pokarmowych z liści do pozostałych organów rośliny. Proszę Państwa, a czym jest rozmnażanie wegetatywne? Rozmnażanie wegetatywne, czyli rozmnażanie bezpłciowe, w którym z kawałka pędu lub korzeni powstaje nowy organizm. Łodygi mogą ulec przekształceniu, czyli zmieniają dodatkową funkcję. Przykłady takich łodyg są bulwy, kłącza, łodygi czepne i rozłogi. Przykład bulwy to na przykład ziemniak. Funkcja bulwy to gromadzenie substancji pokarmowych, które są potrzebne do przetrwania zimy oraz służą do rozmnażania wegetatywnego. Nowe rośliny wyrastają z oczek. Przykład kłącza to jest inny. Jego funkcja to gromadzenie substancji pokarmowych, służą do rozmnażania wegetatywnego. Łodygi czepne to na przykład winorośl. Umożliwiają roślinie owijanie się wokół podpór w kierunku światła. Przykład rozłogi to na przykład truskawki. Służą do rozmnażania wegetatywnego, które w pewnym czasie odłączają się od rośliny rodzicielskiej. Tutaj mamy wnętrze budowy łodygi. Na zewnętrznej stronie znajduje się skórka pędu, a w nim aparat szparkowy. Bardziej się odpływ tkanka miękiszowa, tkanka wzmacniająca, tkanka przewodząca, czyli łyko, drewno, a pomiędzy nimi tkanka twórcza. Dziękujemy za uwagę.